Witajcie, kochani, w kolejnym czadowym odcinku. A tak naprawdę się rozmarzyłem, bo tak sobie myślę, że to już chyba naste spotkanie, tak? Nie chcę liczyć, dlatego nie policzę. Ale temat jest bardzo ciekawy, za to naprawdę, słuchajcie, bo wchodzimy w pewną kolejną fascynującą grupę związków. Tym razem będziemy mówili o związkach węgla, o węglowodorach, o ich pochodnych i o w ogóle wszystkim, co możliwe. Jak się ten dział będzie nazywał? No ich nie słyszę, to może ciebie usłyszę. Organiczna. Organiczna powiedz. Jeszcze raz. Jak się ten dział będzie nazywał? Chemia organiczna. A specjalnie, słuchajcie, tak żartujemy, żeby was wprowadzić, że rzeczywiście będziemy mówili o chemii organicznej. Natomiast trzeba być czujnym z racji tego, że będziemy mówili zarówno o węglowodorach, czyli związkach węgla i wodoru, bo takie atomy będą znajdowały się w cząsteczkach, jak i ich pochodnych. Szczególnie dlatego podkreślam ten temat, że zbliżamy się do tematu i zadania pytania, na które każdy czekał, szczególnie na swoich lekcjach. Takie podstawowe pytania, słuchaj, z chemii, jakie mogą paść, jak przyjeżdżamy, czy to do szkół, czy na przykład ktoś może zadać nauczycielowi? Tak, jest taki kanon, który bardzo często się powtarza. Po pierwsze, czy będą wybuchy? Tak jest, potocznie nazywane również w różnych szkołach, czy wysadzimy szkołę. Często wtedy nauczyciele w całej Polsce jednoznacznie odpowiadają: nie. No to w tym momencie pojawia się pytanie drugie. Czy spalimy szkołę? Tak jest, no i też niekoniecznie tak się to dzieje. Natomiast już w klasie ósmej, albo w ogóle głębiej w tej chemii, gdzieś zaczyna się pojawiać się zagadnienie: proszę pani, proszę pana, kiedy będziemy mówili o alkoholach? No to troszkę chcę dać wam nadzieję i powiedzieć, że tu pojawią się również alkohole. Naprawdę. Ale zanim do nich dojdziemy, to jak zwykle trzeba troszkę poczekać. I niekoniecznie mam tutaj na myśli cele spożywcze. Natomiast zacznijmy od tych węglowodorów. Czy te węglowodory są ważne, Piotr, w ogóle? Czy te tematy chemii organicznej i zagadnienia z węglowodorami będą ważne? Oczywiście, że bardzo ważne, Łukaszu, jak najbardziej, dlatego poświęcamy im odcinek. Lubicie takie pytania, prawda? Czy jest to coś ważnego, kiedy nauczyciel je zadaje i oczekuje odpowiedzi? Nie, no kurczę, no raczej nieważne, to by nie pytał, prawda? Tak. Natomiast węglowodory są istotne ze względu energetycznego, surowcowego. Jeśli mówię do was metan, etan, propan, butan i tak dalej, może to jeszcze nie za wiele wprowadza. Mam nadzieję, że już coś wam to układa i jakoś kategoryzuje to w szereg homologiczny chociażby alkanów. Jednak jeżeli ktoś dopiero najpierw obejrzy ten filmik, a później dopiero wprowadzi się w zagadnienia węglowodorów nasyconych, no to pewnie chciałby operować innymi nazwami. Jak powiem propan-butan, to już lepiej, bo już skojarzy się ze stacją benzynową, na przykład pod skrótem 3 liter PNG. No, a właściwie LPG. Aha. Dlaczego PNG? Nie wiem. PNG ładnie brzmi, ale LPG każdy dobrze zna, bo to skrót, który często pojawia się na przykład na stacji benzynowej albo wprowadza się jeszcze w takich miejscach, rozbawiłeś mnie na maksa, jak garaże podziemne, gdzie nie wolno po prostu wjeżdżać. A ja to LPG przedstawię wam jeszcze w troszkę inny sposób. Tu mam na przykład albo sam butan, czyli węglowodór, który ma w sobie 4 atomy węgla i odpowiednią liczbę atomów wodoru, albo mieszaninę propan-butan. Jak to jest z tą palnością? O! Mamy to! Kochani, oprócz tego, że nasza zapalniczka rzeczywiście najlepsze lata ma już za sobą i była napełniana, nie wolno oddychać i dmuchać na to. Spokojnie, mam wyjście drugie. To potwierdza nam, że węglowodory, czyli zawartość zapalniczki, która tutaj najpierw jest ciekła, później nie tryska w nas jakimś płynem, a ponadto staje się gazem i to jeszcze palnym. Oczywiście, jeżeli kontrolujemy to w odpowiedni sposób, jesteśmy w stanie osiągnąć na przykład taką piękną opalarkę do zwęglenia powierzchni, do przygotowania deserów, prawda? Bądź fenomenalnych potraw z przetworzonego cukru. Tak jest, bo jest tu bardzo wysoka temperatura i bardzo szybko właśnie, jeżeli podziałamy na cukier, otrzymujemy taki karmelek słodki. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, kochani, bo tak samo etanol może być bioetanolem albo biopaliwem, na przykład do kominków, tak zwanych ekologicznych, albo takich łatwych w organizacji, biokominków, bądź różne inne związki. Ważne jest, żeby wiedzieć, że są one palne i naprawdę należy postępować chyba ze szczególnym bezpieczeństwem, prawda? Dlatego jeżeli będziemy planowali wspólne eksperymentowanie, ważne, żebyście pamiętali o zasadach bezpieczeństwa, o których mówiliśmy na początku, czyli
zabezpieczyć przede wszystkim łatwopalne elementy siebie, czyli to ja na bym przykład... też chciał później. O, ja bym też poprosił. Poczekaj, to ja już cię zabezpieczę. O. Proszę zobaczyć, wszelkie owłosienie, bo o tym mowa. A ja słyszałem, że długopisem coś tak mogę zrobić, ale jeszcze nie potrafię, że tu coś powinien... Nie, no jeszcze nie masz takich niebezpiecznych, jak moja broda, która mogłaby wpaść. Nie ale daj... schowałem długopis. Tak, bardzo. Naprawdę, naprawdę. Czyli bezpieczeństwo, związanie włosów. Mamy. Dokładnie. To, co my mamy na stałe, czyli okulary ochronne, żeby zabezpieczyć nasze oczy. I oczywiście jeszcze, żeby zabezpieczyć nasze ubrania, też coś by się mogło przydać. Także chemia organiczna przed nami, którą mocno polecamy. Nie wiem, czy po tym wstępie jesteście już tacy pewni, o czym będziemy mówili, natomiast my bawimy się doskonale. Że chociażby potwierdzić, że w Toruniu nadal jest zimno za oknem, natomiast my jesteśmy na krótki rękaw, bo ktoś zapomniał wczoraj wyłączyć na całą noc ogrzewania. A ponieważ zrobiło się ciepło, nasze podstawowe potrzeby energetyczne zostały zapewnione, możemy przejść do potrzeb energetycznych tego nagrania. Od czego zaczynamy? Zaczynamy to, o czym wspominaliśmy, czyli wspominaliśmy o mieszance propanu i butanu i zajmiemy się jednym ze składników tej mieszanki, czyli od butanu. Tak jest, czyli będziemy badali palność. Cecha substancji, która jest dosyć istotna, punktem spojrzenia chemika. Natomiast tak jak Piotr podkreślił, zwróćcie również uwagę na stan skupienia butanu w różnych warunkach, w których gdzieś tam został przez nas zdobyty. Czy on zawsze jest tylko gazem? Z pewnością dzisiaj będzie dużo ognia. Pierwszy bohater to gaz do zapalniczki. Spójrzcie, jak go zbierzemy w probówce. Zapaliliśmy zapalniczkę, po czym zdmuchnęliśmy płomień, który był na niej widoczny i odwróciliśmy ją do góry dnem. I teraz możecie razem z nami odliczać 1, 2, 3, 4, tak do 20 albo i 30. Wypełniamy zapalniczkę, a później zbliżamy do wylotu probówki źródło ognia. Spójrzcie, pojawia się płomień, który tuż przy wylocie jest niebieski, natomiast na górze żółknie. Odwracając probówkę do góry dnem, płomień jest coraz większy, aż w pewnym momencie cały ten gaz kończy się. No rzeczywiście, podejście pierwsze super. A teraz weźmy taki nabój do napełniania zapalniczek, czyli jakby sam butan w postaci cieczy, skroplony. Wypełniamy probówkę, oczywiście niewielką ilością tego butanu i teraz zobaczmy, jak on się zachowuje w tych warunkach. Dorzućmy jeden kamyczek wrzenny. Ha! Okazuje się, kochani, że w naszej nawet czyściutkiej probówce, już w temperaturze pokojowej, ta ciecz bardzo chętnie zmienia swój stan skupienia, staje się gazem, stąd możemy użyć stwierdzenia gaz do zapalniczek. Jeśli zbliżymy do wylotu probówki tak samo źródło ognia, pojawia się płomień u wylotu tego naszego naczynia. Zbliżając do dna, tam gdzie mamy ciecz, na przykład ogrzane palce, okazuje się po chwili, że temperatura ma wpływ znaczący na zmianę stanu skupienia. Po prostu ciecz szybciej paruje, a dzięki temu nasz płomień rośnie. To będzie przykład spalania całkowitego, czyli gdzie produktami będzie zarówno tlenek węgla 4, jak i podobnież woda. Natomiast gdyby w tym płomieniu umieścić następną probówkę odwróconą do góry dnem, to najpierw zostanie zużyty tlen, który się w niej znajduje, później ta ilość tlenu będzie ograniczona i zobaczcie, co się dzieje. Pojawia się okopcenie bardzo wyraźnie widoczne na tej drugiej probówce. Czy ten węgiel to jest jedyny produkt spalania? Weźmy na tle Piotra. A okazuje się, że tam również jest rosa, czyli drugim produktem spalania, niezależnie jakie by to było, jest woda. To teraz może efektownie. Mamy niepalny blat i wylewamy ten ciekły butan właśnie na ten blat. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda nawet w takim szybkim tempie. Tam nie widzę żadnej cieczy. Okazuje się, że ona pewnie stworzyła warstwę ochronną, dzięki której ten blat nie płonie. Natomiast rzeczywiście płomień jest fenomenalny. Ojej! Prześledźmy to w zwolnionym tempie. Ciecz wylewa się z probówki. Dosyć szybko zmienia swój stan skupienia, na dzień dobry tworząc tylko taką warstwę ochronną i okazuje się, że to tak naprawdę to opary tej cieczy, czyli gaz, ten butan, o którym mówiliśmy, tak pięknie płonie. Słuchajcie, oczywiście jest to bardzo zjawiskowe doświadczenie, jednak zauważcie, że my specjalnie użyliśmy
grubszej folii aluminiowej. To nie jest taka najtańsza z najbliższego sklepu spożywczego, tylko naprawdę gruba warstwa folii. Ponadto wszystko liczy się użycie niewielkiej ilości odczynnika. My naprawdę mieliśmy nie więcej niż jeden, no maksymalnie 2 cm sześcienne tej cieczy, który pochodził z naboju od napełniania zapalniczek. Przeczytaliśmy na etykiecie, że był to węglowodór o wzorze sumarycznym C4H10, czyli butan. Pierwszy wniosek z doświadczenia jest następujący. Butan to węglowodór, który jest palny. A jakie są rodzaje spalania? To sobie już troszkę pomogłem. Spójrzcie, że trochę równań przed nami. My postarajmy się je nazwać. Natomiast są pewne niewiadome, w które zaraz piszemy wzory produktów, które mogą być w różnym rodzaju spalania. Przypominam, że C4H10 to wzór sumaryczny butanu, czyli jest to węglowodór nasycony, który ma w sobie 4 atomy węgla i aż 10 atomów wodoru. I pierwsze równanie reakcji to ma być spalanie całkowite, czyli tego, jak po prostu podpaliliśmy zapalniczkę, czy wylot probówki jakoś nieograniczony. Przypominam Wam, że tam nic innego stałego nie powstawało, tam był gaz. Zapiszmy sobie jego wzór CO2, tlenek węgla 4, czyli to pierwsze równanie, które jest zapisane, to jest spalanie całkowite, tak to zapiszę, całkowite. Natomiast, żeby wyraźnie rozgraniczyć, zróbmy tutaj nawet linię. Te następne, znowu ta kolba, wystawię ją, to będą już przykłady spalania niecałkowitego, to znaczy takiego niecałkowite, w którym mamy ograniczony dostęp tlenu. Zwróćcie uwagę, w pierwszym na 2 cząsteczki węglowodoru przypada aż 13 cząsteczek tlenu, natomiast w każdym kolejnym w proporcji takiej samej liczby węglowodorów jest coraz niższa proporcja, czyli ilość tlenu, która bierze udział w doświadczeniu. Spalanie niecałkowite, jeżeli by trochę ograniczyć dostęp tlenu, to kolejny produkt to CO, trujący tlenek węgla 2, nazywany potocznie czadem. O, już tą nazwę skądś znacie. Natomiast ostatnie to okopcenie, ta sadza, która się pojawiała. Zatem tu już w największym ograniczeniu dostępności tlenu powstaje węgiel. I proszę, żebyście kochani zapamiętali, są 2 typy spalania. Całkowite, w którym produktem jest tlenek węgla 4, natomiast ograniczając dostęp tlenu do całego układu podczas reakcji spalania, okazuje się, że tak jakbyśmy odcinali poszczególne atomy tlenu w produktach, bo przy CO2 mamy aż 2 atomy tlenu, przy CO to już jest tylko 1, natomiast węgiel w ogóle nie ma tlenu, bo jest to substancja prosta. Mamy typy spalania. Ciekawe, jak to będzie z węglowodorem nienasyconym. C4H10 to był wzór sumaryczny pierwszego odczynnika, właściwie odczynnika z pierwszego doświadczenia, bo przecież to nie był jedyny substrat. Natomiast teraz delikatnie... Poczekaj, bo przypominało mi się od razu skojarzenia, że bardzo dużo uczniów ma skojarzenie z C4. C4. No ciekawe. Będę musiał skorzystać z internetu i poszukać, czy C4... W ogóle nie wiem, o czym mówisz. Przejdźmy może do następnego. Teraz o czym będzie? Teraz zajmiemy się również badaniem palności, ale innego gazu, który miał wykorzystanie na przykład w takich lampkach nazwanych kiedyś karbidówkami. Były one wykorzystywane na przykład w kopalniach. Ciekawe czy tylko. Zobaczmy, przetestujmy, dowiedzmy się, zbadajmy. Doświadczenie wykonamy w jednej probówce. Głównym bohaterem, substratem w stanie stałym są bryłki karbidu, czyli węgliku wapnia. Karbid to nazwa handlowa, natomiast węglik wapnia też nie jest nazwą systematyczną. Co ciekawe, możecie odnaleźć nazwę tej substancji na przykład w encyklopedii chemicznej. Całość zamykamy specjalną nasadką do wprowadzania cieczy i odprowadzania gazów. I teraz zobaczcie, jak gaz będziemy odprowadzali. Wężykiem, na który nasadzony jest igła. Igłę ucięliśmy, wstępnie ją stępiliśmy, to nie jest taka zwykła igła z zestawu. Natomiast w drugi kruciec tej nasadki wprowadzamy naszą strzykawkę wypełnioną wodą. Nie jest to jakaś woda destylowana, to po prostu woda z kranu. I słuchajcie, stopniowo wkraplamy, naciskając tłok strzykawki, wodę do układu reakcyjnego. Natychmiast wydziela się gaz. Zbliżamy źródło ognia do końca igły. Zobaczcie, jak łatwopalny gaz się tam wydziela. Pojawia się jasny, kopcący, bo jego końcówka unosi takie ciemne paproszki,
płomień. Ten płomień jest nawet taki żółty. Oczywiście jego wielkość zależy między innymi od tego, ile wody wprowadzimy do układu reakcyjnego, ale rzeczywiście płomień jest jasny i to chyba nie ma wątpliwości, że łatwo nam było go utrzymać. Dzięki takiemu zastosowaniu mamy dużą proporcję tlenu w małej ilości wydzielającego się gazu. Po zakończeniu doświadczenia wyciągamy całą nasadkę i zbadamy, jaki odczyn ma roztwór, który znajduje się w mieszaninie poreakcyjnej, czyli dodajemy kilka kropelek, na przykład roztworu fenoloftaliny. Spójrzcie, barwa zmieniła się, roztwór stał się malinowy, ten nasz wskaźnik. Ale czy całość? Nie, nie, nie. To tylko ta ciecz, która unosi się nad osadem. Okazuje się, że na dole ten biały osad nadal jest biały, czyli odczyn to cecha roztworu. To najpierw, kochani, zajmijmy się tym, co się działo wewnątrz probówki, czyli układu reakcyjnego. Mieliśmy tam karbid, czyli węglik wapnia o wzorze CaC2. Działaliśmy na niego wodą. I słuchajcie teraz tak, po pierwsze powstał gaz, znaczy jakby to zapisać, to będzie C2, gdyby to była taka wymiana, H2, przepraszam, że tak zaznaczę strzałką do góry, ale żeby było Wam jasno do podkreślenia, że otrzymaliśmy węglowodór nienasycony o nazwie zwyczajowej acetylen, a o nazwie systematycznej etyn. A drugie, kochani, mieliśmy odczyn roztworu malinowy, ponadto biały osad się wytrącił, czyli musi być taki związek, który trochę nie rozpuszcza się w wodzie, trochę się rozpuszcza, a jego roztwór wodny z tą możemy nazwać zasadą. Oczywiście, tak też się potwierdza ten symbol wapnia, który jest użyty w zapisach. CaOH2 razy wzięte. I spójrzcie, że idąc tym tropem jesteśmy w stanie zapisać równanie zachodzącej reakcji chemicznej, tylko uwaga, uwaga, jeszcze sprawdźmy bilans liczby atomów poszczególne bądź indywiduów związanych z węglem. 2 do 2, na razie jest ok. Teraz dobrze, no to przejdźmy do wapnia. Tu jeden, jest dobrze. No to skoncentrujmy się na przykład tlenie. 2, a tu jeden. Ha, ha, ha. I jeżeli już wszystko z tlenem zgadza się, to z wodorem jest dobrze. Mamy pierwszy produkt, kochani, i to ten nas interesował, ten węglowodór. To teraz jakie było spalanie? Zwróćcie uwagę, że oczywiście tak jak zwykle mógłbym zapisać wszystkie typy spalań, jednak dla mnie najbardziej istotne jest to, że po pierwsze acetylen jest gazem palnym, ale po drugie jeszcze, kochani, tam powstało dużo okopcenia, czyli jakby dominującą ze względu na dużą zawartość procentową węgla w tym węglowodorze jest jeden typ spalania prowadzący do oczywiście węgla. Nie zapomnijmy o cząsteczkach wody, które są. No i jeszcze, kochani, bilans do tego, to dobrze. To jedziemy w takim razie. Dwójeczka, dwójeczka i jeszcze przy węglu czwóreczka. Zapisałem, przypominam, co? Jedno z możliwych równań reakcji spalania niecałkowitego. I najważniejsze jeszcze raz, acetylen, węglowodór nienasycony o nazwie systematycznej etyn, jest gazem palnym. Kochani, zmieniamy stan skupienia, przechodzimy teraz do cieczy. Również będziemy badać palność tych związków. I pół pauza. To jest ten moment, na który wszyscy czekali. Co się teraz pojawi? I to już bez jaj i bez śmiechu, bo pojawia się i trucizna, i pewien odczynnik, który przez osoby pełnoletnie może być wykorzystywany do spożywania, no, czyli trucizną być nie może. Natomiast są one bardzo podobne, szczególnie zwróćcie uwagę na właściwości fizyczne, czyli to jak wyglądają na przykład, jak łatwo je można pomylić, bo tutaj oko kamery nam pozwoli na dokonanie takiego wizualnego porównania. Natomiast my będziemy badali palność dwóch związków. Uchylmy rondel tajemnicy, rąbek i powiedzmy, co to za związki. To będzie etanol i metanol. I z tego, co pamiętam, kiedyś w historii całkiem niedalekiej, ktoś kiedyś pomylił te dwa związki i ciekawie to się nie skończyło. Tak, bo wręcz się bardzo ściemniło. A dlaczego? Wystarczy przeczytać w kartach charakterystyki mieszaniny, tak, bo ten odczynnik to jest jednak mieszanina alkoholu metylowego, czyli metanolu z wodą. Czy ten alkohol, który tam miał być etanolem, nie spowodował jakiejś ogólnej tragedii? Bo chyba tak to się zakończyło. Sprawdźmy, zobaczmy, nie przedłużajmy. Spróbujmy zbadać palność metanolu. Warunek pierwszy. Niepalna powierzchnia i zobaczcie, z pipety wylewamy na tą powierzchnię niewielką ilość metanolu, alkoholu metylowego. Zbliżamy do niego źródło ognia.
okazuje się, że natychmiast pojawia się błękitny, niebieski płomień. Natomiast ilość cieczy na powierzchni zmniejsza się. Porównajmy to samo dla etanolu, czyli alkoholu etylowego. Gdzieś, żeby ilości były mniej więcej takie same. Zbliżamy jak zwykle źródło zapalniczki i spójrzcie na różnicę. Ten płomień, no już chyba od pierwszego zapalenia tak samo udało nam się wyłonić, natomiast jest taki niebieski z żółtym zakończeniem. Można powiedzieć wręcz, że pojawia się taki jęzor ognia. Słyszeliście już na pewno kiedyś takie określenie. Natomiast spójne jest to, że ilość cieczy, płynu, która była na powierzchni niepalnej, stopniowo zmniejsza się. Tak jak pięknie nam ten etanol chciałby jeszcze się pokazać, jeszcze chwilę być z nami, na pewno spala się dłużej niż metanol w porównywalnej ilości próbek. To doświadczeń, które przeprowadziliśmy. Słuchajcie, zmieńmy trochę warunki. Teraz umieśćmy w takiej kolbce, która ma wąską szyję, natomiast zbiornik na dole jest dosyć dużej pojemności, niewielką ilość, około 10 kropelek alkoholu metylowego. Całość zamykamy korkiem i postarajmy się rozprowadzić we wnętrzu naczynia właśnie o parę alkoholu, tym razem metanolu, czyli robimy taką alkoholową atmosferę. Film przyspieszyliśmy, żeby nie tracić waszego czasu, ale zobaczcie, że Piotr się bardzo tutaj pochylił nad tym, żeby dobrze wymieszać zawartość. Bierzemy do ręki uczywo, zapalamy je i słuchajcie, teraz dobrze by było wykonać to w dwie osoby, ponieważ trzeba wyjąć korek i szybko zbliżyć źródło ognia właśnie do otworu kolby. Słychać świst. A nawet bym powiedział, że taki świst wybuch. Przeprowadźmy taką samą próbę, tylko dla innego alkoholu. Znowu naczynie, w którym trochę bawimy się fizyką, dlatego odniosę was tak najlepiej, jak jest to możliwe, do odcinków z fizyki, gdzie się bada warunki różnych przeprowadzanych doświadczeń, szczególnie tych początkowych. Znowu robimy atmosferę alkoholową po tych 10 kroplach, czyli takiej samej ilości i łuczywo. Dobra współpraca. Jedna ręka zapala łuczywo, natomiast kiedy będzie już gotowy zapalony patyk, wyjmujemy korek i nie czekając w odpowiednim dystansie zbliżamy ogień. Znowu słychać świst. Proszę, jaka mała bomba. To żeby nie było tak wprosto, w takim razie ja was wprowadzę, a wy spróbujecie część wykonać za mnie. Przypominam, że mieliśmy do czynienia z dwoma związkami. Pierwszy z nich o możliwym zapisie CH3OH to był metanol, czyli pierwszy z przykładów szeregu homologicznego alkoholi jednohydroksylowych, tak? Monohydroksylowych, a drugi to był C2H5OH, czyli drugi z tego szeregu etanol. We wprowadzeniu jeszcze dodaliśmy, że ten był trucizną, ten natomiast może być do celów spożywczych przeznaczony. Niezależnie od tego, jaki alkohol weźmiecie, którego ogólnie zaznaczę sobie takim oznaczeniem ROH, gdzie R to ta cała grupa węglowodoru, od węglowodoru pochodząca, i jeżeli badaliśmy palność, to produkt powinien być akurat w tych przypadkach przy naszym pełnym dostępie tlenu 1, że jest to CO2, to znaczy jeden typ, czyli tlenek węgla 4 oraz woda. Oczywiście w odpowiednich współczynnikach stechiometrycznych A, B, C, D, ale poszedłem na łatwiznę, prawda? Spróbujcie zapisać takie równania dla metanolu i dla etanolu, wiedząc, że jest to typ spalania jaki? Spalanie całkowite. Kochani, w poprzednim naszym spotkaniu zajmowaliśmy się krystalizacją pewnej soli, tak zwaną szybką krystalizacją. Tu proszę zobaczyć, jest jej wzór. Mam nadzieję, że pamiętacie. Było też pewne zadanie do domu, żeby samemu wykonać krystalizację, otrzymanie swoich kryształów. I nadal pozostajemy w tym temacie, tylko przeprowadzimy ten proces troszeczkę inaczej. No w ogóle tak postaramy się trochę rekrystalizować, a tak właściwie zastanowimy się nad możliwymi zmianami stanów skupienia kwasu benzoesowego. Czyli kwasu już w ogóle niezbyt ważnego w szkole podstawowej, natomiast takiego, którego łańcuch węglowodorowy zamyka się w pewien dziwny, skomplikowany pierścień. To też specjalnie, żebyście zobaczyli o tym, że mówimy, że mogą być różne pierścienie, różne pochodne, przedstawiamy ten kwas. Ponadto jest to bardzo ładne, świąteczne doświadczenie, jeśli ktoś lubi takie, jak to się właściwie nazywa? Takie kule śnieżne. Tak, kule śniegowe, kule śnieżne, a nie, śniegowa to by była taka, w którą się rzuca, takie kule, no wiecie, no jak się wstrząśnie, to tam rzeczywiście bałwanek wewnątrz się rusza, śnieg pada i w ogóle atmosfera jest taka, jakby na każde święta padał śnieg, a nie była taka plucha, jak było w zeszłym roku.
bo tak było. No było. No. Spróbujmy w takim razie zainicjować swoje własne doświadczenie z kulą śnieżną. Kulą śniegulą. Kula benzoesowa. Zobaczymy, jak ona wyjdzie. Skomplikowana aparatura, żeby nie było, że my tylko od małej skali. Do kolby kulistej okrągłodennej pojemności około 0,5 litra wsypujemy kwasu benzoesowego, który mamy pod taką nazwą odczynnika. I teraz zobaczcie, to jest kilka porządnych nabrań i to całkiem dużą łyżką. Ponieważ chcielibyśmy stworzyć delikatnie świąteczną atmosferę. No przecież jak dobrze by było nawet w ciepły, gorący dzień móc sobie przypomnieć, jak to było na święta. Może fragment świerku, no ale my akurat mamy takie spreparowane listki, jakieś rośliny zielonej, tak ją nazwijmy. Całość przymkniemy tylko delikatnie szalką Petriego. Tak, żeby to nie był korek, żeby nie był to układ zamknięty, tylko jakby delikatnie zaizolowany. I teraz uwaga, włączamy palnik i będziemy się starali ogrzewać to, co jest na dole kolby. Czyli słuchajcie, takim ruchem jakby trochę wirującym, wachlującym, żeby palnik nie był tylko w jednym miejscu, staramy się, żeby podnieść temperaturę panującą we wnętrzu naczynia. I spójrzcie, co tam się dzieje. Po pierwsze, zaczyna pojawiać się jakiś siwy dym. I to jest to, co możemy zauważyć z oddalenia, tak? Czyli wnętrze naczynia zaczyna się wypełniać białym, siwym dymem. Gdzieś obok szyjki już pojawiają się krople bezbarwnej cieczy, co również jest widoczne, czyli niekoniecznie mówimy tutaj o sublimacji. Tutaj się dzieje najpierw topienie, a później parowanie, czyli zmienia nam się stan skupienia. Natomiast my, kochani, skupiamy się na tym śniegu, który ma powstać. Zobaczcie, że mimo przyspieszenia, jeśli podgrzaliśmy, to w trakcie we wnętrzu zaczyna nam jakby pojawiać się deszcz na ściankach i takie małe igiełki śniegu. Tak, oczywiście jest tutaj mowa o kwasie benzoesowym, który zmienia swoje stany skupienia. Najpierw z ciała stałego staje się cieczą, później staje się gazem i wszystko się zawraca, gdzie pięknie krystalizuje nam na roślinie. W tym doświadczeniu mieliśmy pewne użycie, nadużycie słowa krystalizacja, ale celowo tak powiedzieliśmy, żeby zwrócić Waszą uwagę, jakich pięknych kryształach występuje kwas benzoesowy. Tak naprawdę, gdyby rzeczowo do niego podejść, to z paru punktów widzenia on może być naprawdę ciekawym związkiem. Oj, coś zielonego, brzydkiego mi tutaj jakoś powstało. Po pierwsze, jest to przykład kwasu karboksylowego, który ma przyłączony gdzieś tam taki skomplikowany pierścień, oczywiście aromatyczny, i o nim w szkole podstawowej za dużo nie ma. Jest również ta grupa funkcyjna, którą już poznaliście. To po pierwsze ciekawe. A po drugie, kochani, co tam się działo? Najpierw jak podgrzewaliśmy ten wsypany odczynnik, to on się topił, czyli zmieniał swój stan skupienia ze stałego na ciekły. Później natomiast parował, czyli zamieniał się w stan gazowy. A po obniżeniu temperatury całość się cofała. Jestem ciekaw, czy jesteście w stanie nazwać te wszystkie etapy i te nazwy zmian stanów skupienia, które obserwowaliśmy w doświadczeniu. Spróbujcie. Żeby już nie przedłużać w takim razie, zachęcamy Was jak zwykle do naszej fenomenalnej pracy domowej i w ogóle do kolejnych spotkań. Trzymajcie się zdrowo, benzoesowo. Pozdrawiamy. Nadeszła ta piękna chwila, w której chyba pierwszy raz powiem ja coś o pracy domowej. O, niemożliwe. Praca domowa to taka praca, którą każdy chce wykonać, bo nie lubię słowa musi, chce i dobrowolnie przystępuje do eksperymentowania z osobą dorosłą. To my zasugerujemy Wam w dołączonych materiałach do tego, żeby spróbować własnoręcznie wykonać właśnie takiego glutka. Przepisów jest wiele, więc nie sugerujcie się, że tylko ten nasz jest jedynym słusznym. Natomiast nasz to jest przedstawiony taki, którego substraty można w dosyć łatwy sposób zdobyć, ponieważ będą nimi między innymi... Z tego co pamiętam, soda oczyszczona. Może być. No, rzeczywiście. Ojej, wiesz co, nie pamiętam, bo mi się chyba już wszystkie mieszają te przepisy. Czyli jest tego bardzo dużo. Może być z sody oczyszczonej, jak najbardziej, ale ja bardziej... Coś mi się kołacze jeszcze, płyn do mycia soczewek kontaktowych. Który zawiera w sobie coś pochodne boru, tak, jakieś związki? Pewnie, że tak. Natomiast my mamy jeszcze prostszą propozycję, żebyście nabyli klej, taki szkolny w płynie, który w swoim składzie ma właśnie ten
pewien alkohol, polialkohol, o którym już dzisiaj była mowa. Natomiast ten boraks to jest taki wątpliwy odczynnik, który, o którym się dużo mówi, ale czysty boraks kupić nie jest tak łatwo. Polecimy Wam kwas borny, który można kupić w aptece, na przykład do zasypywania ran czy innego działania, które warto sprawdzić. To, żeś mnie zaskoczył z kleju glutek, tego się nie spodziewałem. Z kleju glut, a jest taki klej glut. No. Nie, może nie ma, ale ładna nazwa by była, niech będzie. Przypominam Państwu, że tematem dzisiejszego spotkania, szanowni studenci, była chemia organiczna. Natomiast my bardzo zapraszamy na kolejne spotkanie, bo temat będzie niebanalny. Tak, temat będzie niebanalny, ponieważ będziemy się skupiać na takich doświadczeniach domowych, z domowych odczynników. Myślę, że wiele z tych doświadczeń jesteście sami nawet powtórzyć. Oczywiście pod opieką opiekuna kogoś dorosłego, ale postaramy się też troszeczkę użyć magii chemicznej i może obalić jakiś mit, może jeden, może dwa. A że magia będzie w naszym wykonaniu, to podejrzewam, że będzie naprawdę... Będzie cudownie. Wysokich lotów, nie wiem jakich. Natomiast tym razem bardzo dziękujemy za wspólne chwile, za spotkanie i życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego chemicznego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.